powiedział. Szczęść Boże, jesteśmy Zagłębie Miedziowe, Górnicy, Kombinat Miedzi, Kopalnia Lubin konkretnie. Przyjechał nas cały autobus, górnicy, którzy pamiętają ten czas, kiedy tu byliśmy. Mieliśmy w pałacu wartę przy trumnie prezydenta oraz pani prezydentowej. Także jesteśmy tu co roku 10 kwietnia. Co roku tutaj przyjeżdżamy na cały dzień, bierzemy udział we wszystkich uroczystościach. Po mszy świętej, jak co miesiąc, marsz pamięci. Czuję kłamstwo i niedosyt. Czuję, że cały czas wokół nas jest kłamstwo. Ale mam nadzieję, że do prawdy dojdziemy małymi krokami. Nagrywaj dyktafonem. Czuję, że wiele spraw było niewyjaśnionych. Że trzeba wyjaśnić, trzeba powołać komisję międzynarodową. Uważa pani, że jako dla osoby młodej jest to ważne? Że? Uważa pani, że dla osoby młodej jest to ważne? Tak, uważam, że to dla młodej jest bardzo ważne, bo powinni młodzi ludzie się angażować bardziej. A cieszę się, że dużo osób młodych właśnie przyjeżdża na takie marsze i coraz więcej angażuje się. To kłamstwo, które nas zalewa ze wszystkich tych mediów głównego nurtu, jest no niewiarygodne. No niewiarygodna jest siła tego, bezczelność, chamstwo, tego kłamstwa i takie oszołomstwo, no po prostu, a jednak ludzie to kupują i dlatego trzeba się temu przeciwstawić. No to ma być telewizja zdrowego rozsądku, telewizja po prostu normalna telewizja, prawdziwa telewizja, a nie jakiś... Nie wiem, jak to nazwać w ogóle, co się wydarzyło w ogóle, że my tolerujemy to, że są jakieś gadzinówki, które do nas po prostu szczekają, naprawdę. No, ktoś powiedział, wczoraj słyszałam, u nas w Republice w programie, Jan Pietrzak mówił, że szczekały do niego najpierw za Hitlera takie szczekaczki na ulicy, potem były kołchoźniki takie za komuny, a teraz nagle w pięknie opakowane media, które się podszywają, że reprezentują, jakby mówią w naszym imieniu, tak? Obecnie piszę pracę magisterską na temat przebiegu śledztwa smoleńskiego. I muszę powiedzieć, że jeśli się analizuje katastrofy lotnicze, jakie są na świecie, jakie są procedury, postępowanie śledcze, to po prostu to, co się dzieje w Smoleńsku, to trudno jest do opisania. To z naukowego punktu widzenia nie ma żadnego wytłumaczenia. Przyjechałem, ponieważ zostałem tak wychowany w duchu patriotycznym, w duchu narodowym. Dla mnie osobiście istotne są wartości ludzi wolnych. Jeszcze przed 2010 rokiem, przed katastrofą smoleńską, mogę powiedzieć, że byłem lekkim lemmingiem. Teraz po tej katastrofie otworzyły mi się oczy i wiem, że powinienem tutaj być. Jestem drugi raz. Pierwszy raz byłem rok temu. Uważam, że moja obecność każdej pojedynczej takiej osoby tutaj jest dobrym świadectwem na to dla innych ludzi, dla zwykłych warszawiaków i dla ludzi z Polski, że nie tylko tu są mohery, starsze osoby, ale również jest dużo młodych osób, tak jak ja, jak kolega i kilku moich znajomych, z którymi tutaj przyjechaliśmy.